Czasami tak z zdumieniem i zachwytem patrzymy na Matkę Bożą, jakie ona to miała życie, kiedy była blisko Jezusa. Apostołowie wspominani dzisiaj, którzy mogli słuchać, być tak blisko cudów, a chyba mieli jeszcze trudniej niż my, żeby to wszystko pojąć. Mogę uczestniczyć w tych wszystkich cudach i słuchać mojego Pana i być z Nim, jak moi domownicy, wśród których mogę czuć się swobodnie, widzą mnie w piżamie, w szlafroku, widzą kształty różne, rubensowskie albo i nie, znają moje zagrania, o poranku widok i wieczorem. Tak to jest z domownikami. Paweł, święty Paweł, dzisiaj mówi, że jestem domownikiem Boga. Kiedy słucham słowa i je przyjmuję, kiedy jestem z Jezusem na Eucharystii, On jest we mnie, a ja w Nim. Jestem domownikiem Boga. Czy coś większego się dzisiaj wydarzy? Do zobaczenia.